dokładnie. Że okularnicy będziemy? Starszy pan? I starsza pani. Ja to siwa już nawet jestem, bo musisz odkręcić i wtedy, wiesz. Ale co, będziemy tak w okularach? No, możemy. No czemu nie? No, ale ty przecież nie masz do patrzenia. Ja pracuję. No ale pracowałeś już, nie być już taki. Ja tu nic nie widzę teraz. No to zawsze okulary. Nie. Do ciebie widzę, ale tam nie widzę pod głowę, no. Więc ty musisz patrzeć, czy wszystko jest dobrze. Dobra. Everything is going to be okay. Dobra, gotów? No. Hejka kochani. Cześć. Jak widzicie, mam Mareczka, waszego ulubieńca. Marek się bardzo cieszy. Wy nawet nie wiecie, jak mi ciągle gada. Co? Czekaj. No, że żeby tak, mnie bardziej było widać. Że, no to wiecie co? To na razie Marek wam wszystko powie. Na razie. No chodź, nie bądź zazdrosna. Nie jestem, się bardzo cieszę. Nawet się mnie ktoś ostatnio zapytał. Ania, niedługo Marek ci przyjmie kanał i co ty na to? Może mnie nawet zastąpić, jakby bardzo chciał. Ale dobra. Nie, ale nie, no to wiesz. Do brzegu. Bo ten film i tak będzie długo trwał. Kochani, dzisiaj będzie kolejny filmik, który zresztą Marek wam zapowiadał ostatnio, czyli Marek opowie wam swoją historię, ale ja tutaj, wiecie, jestem i dla Marka towarzystwa i też dlatego, żeby to wszystko tak, wiecie, uporządkować, bo jakbyśmy się tak rozgadali, to ten film by długo trwał, a my chcemy takie, wiecie, konkrety w tym filmie uwzględnić i bardziej skupić się tylko i wyłącznie na tym, jak to cała ta droga Marka wyglądała do założenia firmy, bo historię Marka, jak ktoś dobrze szuka, a wiem, że dobrze szukacie, to znajdziecie u nas na kanale, tylko ja po prostu nie pamiętam, jak szczerze, nie pamiętam, jak ten film się nazywa, ale wiem, że on gdzieś jest, więc ja może też poszukam taką historię, jak to Marek się znalazł tutaj w Stanach, bo to też widzowie o tym pisali, że jest, ale nigdy nie było historii takiej dokładnej, jak Marek w ogóle założył swoją firmę i wiecie, cała jego taka droga ku karierze. Więc dzisiaj zaczynamy, a później w kolejnym filmie, to co też już wam Marek zapowiadał, to Marek wam odpowie na wasze pytania, bo jest strasznie dużo pytań do Marka odnośnie i firmy, i w ogóle budowy, jak to jest na Florydzie, z huraganami, tam są bardzo też ciekawe właśnie pytania, no. Marek wam chętnie na nie odpowie. Jest największą przyjemnością. Dokładnie. Dobra, to zaczynamy. Marku, ja będę ci zadawać takie pytania, żeby było no ci ten. W którym roku przyjechałeś do Stanów? W 96. Czyli lat miałeś ile? Miałem lat 21, tak? 22. I co ze sobą zabrałeś, bo to jest też bardzo i to jest bardzo, ja przepraszam, że ja się teraz wetnę, ale to jest, dlaczego ja się Marka o to pytam, bo to jest naprawdę bardzo ważne w całej tej historii, a później będziecie wiedzieć dlaczego, bo ja na przykład jestem dużą fanką Marka, całej osoby Marka jestem dużą fanką, ale chodzi mi o to, że ja jestem w ogóle, może nie to, że fanką, ale ja jestem takim, jakby to powiedzieć ładnie, że jestem pełna podziwu dla twojej osoby, że Marek sam do wszystkiego doszedł. I ja to zawsze do wszystkich mówię, wszystkim się chwalę i no, i tak. I tak, o? I o tak, no. No. Więc dlatego, wiecie, będę podkreślać takie niektóre rzeczy, bo to później, wiecie, wyjdzie, że to było ważne. No. Czyli co miałeś ze sobą? Przyjechałem w 96 roku. Miałeś 27 lat, tak? 22. No bo ja w marcu się urodziłem, no to tak. Wiesz, to miałem tam 22 lata i troszeczkę. Wziąłem sobie urlop dziekański w ogóle. Tak, na studiach. Bo sobie studiowałem w Warszawie, w Akademii Muzycznej, na Okulniku. W Akademii Muzycznej, uwaga. To też jest ważne, no, kochani. I czyli robótki ręczne nigdy jakoś... Nie było. Ja wolałem, jak to Ania mówi, mieć nutki w głowie. Znaczy wolałeś, no. Miałeś po prostu nutki w głowie. Nie, to wiesz, wolałem. To jest na zasadzie takiej, że ja po prostu
ja po prostu tam byłem, bo mi to łatwo przychodziło. Mhm. Ale też chodzi o to, że w Polsce nigdy nie pracowałeś, nie musisz pracować. Nie, nie pracowałem nigdy tak fizycznie, żeby fizycznie tyrać. Jedyną moją fizyczną pracą to było zbieranie truskawek i bycie ratownikiem. Zbierałeś truskawki? No, kiedyś jak byłem gówniarz, to tak, no jak, wiesz, żeby mieć jakieś tam... O, jeszcze pamiętam sprzątanie latarni, które... zamiatanie latarni w gąskach, żeby zarobić sobie, ale żeby mieć na dyskoteki tam. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, to zabrałem tą pracę mojemu bratu. Bo mój brat 5 lat młodszy i był i on nie mógł na dyskoteki chodzić, więc ja mu wziąłem i tam nie pamiętam, ile tam wtedy dostawałem. No, żeby mieć właśnie jakieś tam drobne na dyskotekę, żeby sobie pójść. No i jak byłem na studiach, to poznałem kumpla, takiego razem w ogóle zdawaliśmy, no i się tak od samych egzaminów się zaprzyjaźniliśmy. On tutaj... I w ogóle tam się bardzo przyjaźniliśmy, nie? Jak byliśmy tam właśnie byłem na tych studiach. On na kontrabasie grał. On był kontrabasistą i tam jakieś wspólne imprezki, te sprawy, no i on po pierwszym roku mówi, ty stary, mówi, jadę do Stanów, bo mojej dziewczyny ojciec tam mieszka, jak zobaczyć, jak i co. No i było tak, że on tu przyjechał, już nie wrócił. Już zakotwiczył i... No i, ale ja cały czas z nim kontakt utrzymywałem, nie? No i było coś takiego, że... Któregoś tam dnia on mi pisze, mówi, ty nie chcesz do Stanów przyjechać? Ja mówię, no czemu nie, wiesz. No, a jeszcze pamiętam, wtedy pracowałem, dorabiałem sobie w modelingu w Warszawie. I tam jakieś pieniądze miałem, rodzice mi bardzo dużo pomogli, żeby wyjechać. No i przyjechałem tutaj, przyjechać na pół roku, wziąłem sobie urlop dziekański na rok. Mama płakała. Co? Tak, mama płakała, bo mama wiedziała, że ja już nie wrócę. I zresztą nawet moi kumple też mówili, miałem takiego też bardzo dobrego kumpla Marcina na studiach i pamiętam, było coś takiego, że wiosną siedzieliśmy, już tak fajnie się pobyło, przed akademią siedzieliśmy, ja wtedy pamiętam, popalałem sobie papierosy. To pamiętam, siedzieliśmy na ławce, ja paliłem sobie Lucky Strike z nim i tak sobie rozmyślaliśmy, jak to będzie w tym, jak to by było w Ameryce. I wtedy pamiętam, przyszedł taki kumpel jeszcze jeden do nas, który tutaj już w ogóle przyjeżdżał w ogóle co roku, bo on miał wujka czy kogoś tam krzesnego. Wiedziałem, że się Marek rozgada. I on mówi, stary, mówię, ty nie wrócisz. Ja mówię, nie, co ty pierdzielisz, ja tam na pół roku zarobię trochę kasy i ten... Mówi, nie wrócisz. Mówi, nie wrócisz, dostaniesz, mówi, pierwszą wypłatę i ty nie wrócisz. Mówi, no, mówi, załóż się ze mną, że nie wrócisz. No. Mówi, ciebie tutaj nic nie trzyma. Ja mówię, nie, co ty pierdzielisz, ja wrócę, ten. No i pojechałem i nie wróciłem, no. No ale dobra, pojechałeś do Stanów, w jakim miesiącu to było? We wrześniu. No. Pojechałeś do Stanów, no i tam już miałeś taką jakby nagraną pracę, nie? Bo tam miałeś właśnie... To znaczy, ja miałem tego kumpla, nie? Co tu przyjechał, no i on mi tam zapłacił, mówię, załatwił mi pracę i ja tam z nim mieszkałem na spółkę. Właśnie, a gdzie mieszkaliście? W Chicago, ja w ogóle pojechałem do Chicago i tam właśnie w Chicago zaczynałem swoją... Ale chodzi mi, czy mieszkaliście w mieszkaniu? Nie, wynajmowaliśmy piętro, poddasze od takiej pani Polki też i... Ona miała dom? Tak, ale w Chicago to jest tak, że ludzie na przykład kupują domy z mieszkalnym basementem i poddaszem i to wszystko ma osobne wejścia, że oni wynajmują ten basement i wynajmują sobie to poddasze, innym tam ludziom. No i w ten sposób oni spłacają sobie ten cały mortgage, nie? No tak, że oni tam, ten kredyt cały i że oni tam praktycznie za darmo mieszkają, a spłacają im właśnie ci tacy, dojezdni. No i mieszkaliście sobie na poddaszu, a pracować gdzie miałeś? Na początku pracowałem z tym moim kumplem, bo on tam miał jakieś tam roboty, on już tam dłużej pracował i tego, ale w pewnym momencie on mówi, słuchaj,
mówi, ty musisz iść gdzie indziej pracować, bo to razem to nie ma sensu, bo to, bo tamto. No i ja poszedłem ale wtedy on co robi? Na zewnątrz. On pracował wtedy, ja robiłem wtedy płuc, czyli ten, to jest to takie docieplenie budynków. U niego też to robiłeś? Stawą syntetyczną, tak, tak. A, okay. Bo on tam robił właśnie, założył sobie firmę wtedy, pamiętam, on to robił. Ja u niego chwilę pracowałem, a później poszedłem do firmy. No i no, na początku to było tak, że z tej pierwszej firmy to mnie wyrzucili, bo bałem się po rusztowaniu chodzić. Mm. No i mówię, kurde, lipa. Ale no to teraz wiecie co? Marek się w ogóle nie boi, nawet chodzi po dachu czasami. No i ten, i... Ale teraz to i tak się nie boję. Kiedyś to się nie bałem, bo to wiesz, to na porządku dziennym było, a teraz to już jest w ogóle wiesz, zupełnie inaczej. Ale no i tam byłem i później mówię, wyrzucili mnie i później znalazłem sobie taką pracę u... Ja nie jestem z takich ludzi, którzy by zmieniali sobie, skakali z kwiatka na kwiatek. Jak ja na przykład zakotwiczę w jednym, to już tak będę... Co widać? No, będę dalej w to brnął, nie? I pamiętam, zacząłem pracować i wtedy właśnie poznałem Kamila, takiego kumpla też mojego i właśnie od niego, on mnie bardzo dużo nauczył, ale na początku to ja byłem taki typowy Polak, nie? Że wiesz, że stawiałem okoniem, że tam ty gówno ty wiesz, bo ty nie ten, ja wiem lepiej, że to, że tamto. No to ludzie byli, którzy już parę lat siedzieli w tych Stanach i to, no tutaj naprawdę to wszystko... Zwłaszcza, że ty nigdy nie pracowałeś no, na budowie, dokładnie, tak? Dokładnie. I na przykład były dni takie, że ty mówię, ja dzisiaj nie pójdę do pracy, bo ja się nie wyspałem, muszę sobie... Jak Marek mi to opowiada, to w ogóle jakby mi opowiadał w ogóle o innej osobie, bo teraz, żeby Marek nie poszedł do pracy, to ja nie wiem, co się musi wydarzyć takiego, żeby Marek nie ale poszedł to, do pracy. Ale to wiesz, jak to, Ania, jest, to kurde, ja nie... Nie wiem, Marku. No nie, no ja tu, wiesz, no wtedy to kurde, wiesz, wolny strzelec, tu, tegesz, imprezka, to w ciągu tygodnia nie ma problemu. No dokładnie, no miałem 22 lata, miałem to, wiesz, siano w głowie, nie? Ale wiesz, co bym chciała, żebyś powiedział? Bo ostatnio mi Marek pokazał, zresztą Marek mi już dawno to opowiadał, ale ostatnio mógł mi tak namacalnie pokazać, żebym sobie mogła zwizualizować, jak Marek pracował w Chicago, a musimy to podkreślić, że w Chicago, jakie są, Mareczku, zimy? Straszne. No i... Do ilu dochodzi na minusie? No nie, no to tam... Do 40? No... Celsjusza chodzi mi, no, tak? Tak, tak, bo tam jest jeszcze, to jest... No a Marek przecież pracował cały rok, nie to, że to, że i to na zewnątrz, i to na zewnątrz, no. Tylko normalnie też zimą. I jak znajdę to wideo, to wam pokażę, tylko tam chłopaki robią akurat na dachu. Tak, ale to, Marek tak samo robił. Dokładnie, robi, to było coś, tak, to było coś takiego, że jak moi rodzice tam, jak ja już chwilę tam byłem i moi rodzice pamiętam przyjechali, no to moja mama w zimie przyjechali na Boże Narodzenie, to moja mama w ogóle płakała, nie? Jak ja szedłem do pracy, jak było tam minus 20, a ja wiesz, 10 par spodni, bluzy od dresów, w ogóle wiesz, ledwo chodzisz w samochód i o 6 rano już musiałem, wiesz, być pod tym, także ja wyjeżdżałem, kurde, 5:30, wiesz, o 5 wstawałem, szybkie śniadanie, wiesz, przebiórka w samochód, bo musiałem na 6 być już, na 6 musiałem być, pamiętam, pod 7-Eleven, i bo ja już tam w pewnym momencie to było tak, że już byłem tym prowadzącym grupy, miałem swoją grupę, nie, w tej pracy. I ale no mówię, ale to wszystko to ja zatrzymam się na tym, że o, bo jestem zmęczony, nie chcę mi się iść do pracy, to i to też nie przychodzi. Daj sobie zrób wolne, ale nie, wyśpisz się, to ten, nie. No i tak w pewnym momencie, kurde, do mnie doszło, że mówię, kurde, to przecież jak mnie wypieprzą stąd, no to będzie trochę lipa, nie? No i pewno się wziąłem za siebie i zaczęło mi to łatwo przychodzić. Zaczynałem, wiesz, rozumieć wszystko i bardzo szybko doszedłem tam do jakiegoś wyższego pułapu, że tam własną grupę dostałem i tym podobne. I, no i mówię, i tam zazwyczaj było tak, że jak w zimie, jak było zimno, i padał jakiś tam śnieg albo coś, to na przykład mieliśmy ustawianie albo rozbieranie rusztowania. No to przecież tam to było tak, że do godziny, nie wiem, no wytrzymywało się do godziny 11, bo już wszystko było później przemrożone, wiesz, na kość, nie? I buty, no bo tam błoto, to wszystko, wiesz, to jeden but to ci ważył, wiesz, 23 kilo, nie? No tak. Wiesz. No, ale też opowiadałeś, że
jak ustawiliście już to rusztowanie, to byliście jakby tak, jak, taką plandemią. Tak, bo to, no bo to, wiesz, to wszystko było kurde na wodzie, nie? W sensie te produkty to były, wiesz, wodą rozcieńczane. I także musieliśmy zrobić namiot. Także ustawialiśmy ileś tam tych ramek tego rusztowania i później całą ścianę się taką wielką plandeką zateglował i piece się wsadzą. To jak już się piec wsadziło, no, to już... Zanim to... No, to była masakra, no. To w ogóle było... No dobra, no i tak pracowałeś cały czas w tej jednej firmie? Tak. Tam w Chicago? Tak. No i co cię, Marku, skłoniło do tego, żeby... Żeby przyjechać tu? Mhm. No bo tutaj się jakby wszystko zaczęło od nowa i tu zacząłeś swoją działalność. Tak. I w ogóle to było tak, że... No ja tu jeszcze ze swoją ex przyjechałem, nie? No i tam zobaczyć jak i co, no i... Fajnie, zajebiście, teges, nie? Ciepło. No to czemu się nie przyjechać? Ty byłeś już parę razy na Florydzie, bo tak, tak, tak. Dałeś, że też byłeś właśnie z kolegą, że to... No i zdecydowaliśmy się właśnie, że się tu przeprowadzimy. Się przeprowadziliśmy i... No i co? No to... A, ale w ogóle w Chicago to jeszcze było tak, że... No co cię tak wiesz, także... Nie, że ja robiłem na tych dociepleniach, ale w pewnym momencie było tak, że nie można było już tego robić, bo były w ogóle jakieś straszne rzeczy się z tym działy, że tam grzyby rosły, że ludzie chorowali, bo to gniło, bo było źle zainstalowane i tego, bo było bardzo dużo. Ja na przykład byłem certyfikowany w tym systemie, co my tam robiliśmy, ale były firmy takie typu Krzak, która, wiesz, powstała z dnia na dzień i żeby, wiesz, szybko, no to dokładnie. I woda się lała, ludzie chorowali i te. No i doszło do tego, że oni te docieplenia w ogóle zawiesili, nie można było tego w ogóle robić. No, a że ten mój koleś miał firmę, która to robiła, to on się przebranżowił i zaczął robić murarkę. No i tak samo, i tam zacząłem właśnie pracować na tym jako murarz, pomocnik, później murarz. I tylko, że to nigdy, ja nigdy tego nie lubiłem, nie? Nigdy nie lubiłem tej murarki robić. I było coś takiego, że jak zdecydowałem właśnie, że tutaj się przeprowadzę, sorry, to wszyscy mówią, a po co będziesz tam mniej pieniędzy dostaniesz, a teges, szmeges. Okazało się, że ja tu przyjechałem i zacząłem zarabiać dwa razy więcej. Nie, na czymś, czego nie ten... Ale zacząłeś pracować u kogoś, czy...? Tak. Zacząłem, ja w ogóle zacząłem robić Anię tutaj jako murarz. Murowałem... Masz tak. Ja znam tą historię, no, ale ja tak specjalnie zadaję pytanie. Nie, tak. Ja zacząłem pracować jako murarz i było coś takiego, że z tego całego murowania to było to, że zachorowałem na anginę po tygodniu czasu, nie? Bo ja się przeprowadziłem tutaj w najgorętszym miesiącu i zachorowałem na anginę i dwa tygodnie byłem wykluczony. Klimatyzacja wiatraki, no. Ja też to przechodziłam, też byłam chora na anginę. I dwa tygodnie mi było i poszedłem później do pracy i koleś mówi, słuchaj, mówi, daj sobie spokój, nie? Mówimy, masz tutaj, to jest twoja ostatnia wypłata. Wiesz, niech ci ziemia lekką będzie, ja taki kurde załamka. Mówię, aha, no to fajnie. Co teraz, nie? No ale ja zawsze się interesowałem, poza tym ja po ojcu to miałem, że ja się drewnem interesowałem i chciałem właśnie wykonywać te stolarskie jakieś tam rzeczy. No i co? I poszedłem sobie, wyrobiłem sobie wizytówki, bo kiedyś u nas było tak, że można było pójść i z dnia na dzień ci wizytówki wyrabiali. Wyrobiłem sobie wizytówki, że takie rzeczy będę robił, że narzędzia już miałem tam jakieś, sobie pokompletowałem przez kilka lat, to nie miałem żadnych, nie miałem żadnych problemów. I było coś takiego, że... Ale już coś robiłeś na przykład tymi narzędziami? Już coś tam widziałeś? Tak. Dla siebie tylko. Tak. A, okay. Wiesz, ja nie wyrobiłem sobie wizytówek, żeby będę sobie to robił, ale nie wiem o co chodzi, nie? No, okay. Wiesz, są i tacy. No i było coś takiego, że ja zrobiłem sobie te wizytówki i zacząłem je rozwozić po budowach. W ten sam dzień zadzwonił do mnie gość i mówi, ty słuchaj, ja ludzi do pracy potrzebuję, nie? Jakbyś był zainteresowany. Mówię, no dobra, no. Poszedłem. To ile byłeś tak bez pracy? Nie byłem wcale. Nie byłem wcale, nie. A może z jeden dzień, wiesz. I było coś takiego właśnie, że jak rozwiązam te wizytówki, zadzwonił do mnie ten gość, ja
się z nim tam umówiłem na spotkanie i na drugi dzień, czy tam na za dwa dni później zacząłem u niego pracować, nie? No ale się okazało, że kurde, to co oni robią, to są w ogóle, wiesz, rzeczy takie, o których ja nie mam zielonego pojęcia. Czyli ja musiałem się bardzo szybko nauczyć tego, a jeszcze byłem o tyle dobrze było, że on mnie sparował wtedy z takim typowym, kurde, typowy surfer dude. Taki z Florydy, włosy takie, wiesz, od soli przepowiałe. No, my na przykład robiliśmy domy nad oceanem, to on przychodził do pracy z deską surfingową, żeby posurfować sobie na tym, nie? Na lunchu. No i ja się bardzo dużo od niego nauczyłem, bo naprawdę bardzo dobry fachowiec był, no ale miał problem, no bo kurde. No. W nos więcej szło niż ten. No i w pewnym momencie było tak, że zostałem ja tylko sam, nie? Ale jeszcze przed tym ja byłem niejako zmuszony do otwarcia firmy własnej. Właśnie przez tego, tak, przez tego gościa, co mi pracę dawał, bo on chciał zabierać tam strasznie duże podatki, strasznie duże pieniądze na płacenie podatków. A jak sobie założyłeś? To wtedy mi dawał całą płatność, że ja sobie sam się rozliczałem, nie? A tak to on zabierał nam, ja nie wiem, kurde, chyba ze 35% w ogóle tego, co tam. A kiedy tą działalność otworzyłeś? W 2001. W 2001 otworzyłem działalność swoją i tak. Miałem 17 lat wtedy. No. I od 2001 cały czas, na początku tam robiłem jako podwykonawca i... Ty miałeś 27 lat? No, już liczę. W którym? 2001? No. No, 27 lat. No. I to brałem takie roboty z drugiej ręki, nie? No i wszystko, wiesz, wszystko fajnie, elegancko było tego i później było coś takiego, że pamiętam, ja nie pamiętam już jak to było, że coś tam ja robiłem dla kogoś. Nie, pracowałem jako właśnie taki, roboty z drugiej ręki brałem od tego gościa, co w North Carolina mieszka teraz, co te dachy robi, nie? Wiem, pamiętam. No i jego, pamiętam, jego, on zatrudnił gościa, który miał jeździć i szukać robót. No ale się później okazało, że ta firma, co ja pracowałem, zaczyna się pomału sypać. No i ten gość, co tam tych robót szukał, mówi, chodź razem, odejdziemy, ty masz firmę, to tamto. I zaczniemy robić, wiesz, mówię, 50 na 50 na własny rozrachunek. No i poszliśmy razem, no ale jak mówią jaskółki, nie najlepsze są spółki. Tak jak kiedyś mój jeden z kontraktorów powiedział, świętej pamięci, mówi, że jeżeli spółka byłaby dobrym pomysłem, no to Bóg by miał wspólnika, nie? No i to jest prawda. I tak to było, bo się okazało, że ja pracowałem dużo, a on w tym czasie miał załatwiać robotę, a on na przykład już o drugiej, pierwszej był w domu, nie? Zamiast ten, mówi, o no ty, bo tutaj coś tam. I ja nie wiem, to my chyba razem zrobiliśmy może, nie wiem, z półtora domu. Powiedziałem, że ja po prostu tak nie mogę, to nie ma sensu. Poszedłem tam, pamiętam, bo wtedy jako podwykonawca pracowałem tak dla gościa. Mówię, słuchaj, mówię, że taka i taka sprawa jest, bo my rozwiązujemy, mówię, spółkę i ten, a ten kontraktor, pamiętam, mówi do mnie, ty, a to czyja jest to firma, nie? Ja mówię, no moja. No to o co ty się martwisz? Mówię, on mi jest niepotrzebny, to ty mi jesteś potrzebny. No i ja tak zostałem i u tego właśnie, u tego kontraktora, my później jeszcze zrobiliśmy chyba z 6 domów i nadeszła recesja. Wtedy pamiętam w 2012 roku. Też to dobrze pamiętam. I było coś takiego, że... Czyli kryzys. No, że był... Że wielki był, kryzys, słuchajcie. Był, no, był wielki kryzys. Przestała się Ameryka budować. Ale, tak, ale... Ja cały czas miałem pracę. Ja miałem cały czas, bo ci kontraktorzy, dla których ja tam robiłem, później których już tam dalej poznałem, to oni cały czas mi, wiesz, cały czas miałem, wiesz, ciąg roboty. Nie było to tak, jak powinno być, ale, no ale było, nie? To było w 2012? Nie, to było wcześniej. Może. Wcześniej, w 2009. Tak, bo ja w 2000...
9 w grudniu do Ciebie przyleciałam. 9? Ty przyleciałaś? 2009, to było jeszcze a wcześniej. Był Sylwester 2010. Ale jak my... Tak, tak, a nie, to było jeszcze wcześniej. To miałeś naprawdę słabą bardzo tak. sytuację finansową. To wtedy... I teraz możemy właśnie kolejną plotkę rozmyć na nasz temat, która gdzieś tam krąży po internecie, że właśnie ja tu przyleciałam dla pieniędzy. Dla pieniędzy. Nie, nie, nie. Jak ja Anię poznałem, to ja byłem wtedy w strasznym dołku. To było tak, że ja pamiętam, ja się wtedy... Ja już nie byłem z tamtą swoją byłą żoną, w ogóle zostałem ze wszystkim niejako. Ona się wyprowadziła do Chicago, a ja zostałem tutaj sam z domem, pamiętam, z dwoma samochodami, ze wszystkim. I ja musiałem to wszystko sam na plecach nagle ciągnąć, nie? A ekonomia była taka, jaka była. I wtedy pamiętam, to się każdą robotę się chwytało, jaka tylko była, nie? No i później ja się jakoś z Anią poznałem i jakoś to tak zaczęło wychodzić, iść do przodu, no. Ach, Pani. No, nie, i było... I ja, kiedy ja miałem wypadek z palcami? No właśnie, bo jeszcze też musimy, właśnie dobrze, że powiedziałeś, bo tak cały czas patrzę na Twoje... Bo też kiedyś ktoś pisał takie komentarze... No, czy Marek nie ma palca? Tak. Marek nie ma kawałka palca. Miałem wypadek. Ale wiesz, co kiedyś też pisali? Że mafia mi obcięła? Że mafia Markowi obcięła tak. palec. Nie, nie, nie. Na pile stołowej sobie miałem wypadek i sobie obciąłem, prawda, palca. Bo musimy zacząć od tego, Marku, no. żeby to miało ręce i nogi, ta Twoja historia, że Ty, jako szef i założyciel swojej firmy, umiesz robić wszystko to, co teraz robią Twoi ludzie. Tak. A nawet i więcej. Że wiecie, to, bo chcę podkreślić to, że często jest tak, że ludzie zakładają na przykład firmę, ale nie mają zielonego pojęcia. Ale nie mają zielonego pojęcia. Dlatego na przykład ja... I zatrudniają, wiecie, ludzi, jak mi, bo mają jakieś tam... Jak moje tam chłopaki coś robią i ja wiem, ile to powinno zająć, a na przykład oni mi będą wmawiać, że nie, 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 bo tutaj to nie robi, bo ja to robiłem, ja na tym straciłem palca, nie? Także... Palce. Także ja wiem, jak to, na jakiej zasadzie to wszystko działa i jak to powinno być. No i dużo razy było coś takiego, że oni chcieli, żeby im udowodnić, że o, no, kozak taki teges i no i było tak, że się kończyło, no. Nie, bo Marek kiedyś tak ładnie powiedział, mi się to bardzo podobało, jak ty powiedziałeś, że ty nie chcesz być bossem, tylko nie. ty chcesz być liderem. Tak, bo to jest, ja ci powiem, bo to jest na tej zasadzie, że im... Też inaczej ciebie ludzie traktują, jak oni wiedzą, że ty naprawdę umiesz wszystko to, co oni tak. robią i ty ich też możesz dużo nauczyć. I pokazać, i przecież na początku też całą tą swoją ekipę, nie, no każdego to, jednego uczyłeś. No tak, no ja... No ale dobra, wróćmy do tych palcy. No, to było coś takiego, że ja pracowałem jeszcze i dwóch chłopaków normalnie, czyli tam normalnie młotkiem machałem, nie? Mhm. Bo to ja zaraz się właśnie wali. Nie ma problemu, mam drugą. No kontynuuj, Marku. No chodzi o to, że Marek, jak jeszcze miał cały czas swoją firmę, to też na początku, po tym czas, kryzysie... Ja pracowałem fizycznie, normalnie, tak, normalnie tam z młotkiem i z pistoletem. Pamiętam i z tym wszystkim. Pamiętam to jak dziś. Marek szalałem. Wracał z obdartymi kolanami, bo ja chcę też to powiedzieć. Dlaczego ja to takie rzeczy niektóre podkreślam, bo niektórym się wydaje, że to tak wszystko łatwo przyszło? Nie, ja na to pracowałem 20 lat prawie, no. żeby mieć to co mam. Niektórzy powiedzą, że to długo, że nie ten. Że powinieneś może mieć więcej. Powinienem mieć więcej, no ale było jak było. Ja miałem swoje inne przejścia, miałem inne rzeczy, inne życie, także tak to wygląda, ale ja sobie wyrobiłem jakąś tam reputację już na rynku, że po prostu nie ma... I teraz masz ładne kolana. No, że... Znaczy zawsze miałeś. Ale ja ci powiem, jedną rzecz, którą mi powiedział właśnie taki jeden z kontraktorów, mówi, że słuchaj, to obcięcie palców to była najlepsza rzecz, która mogła ci się przytrafić, nie? Ja mówię, ty, ale to dlaczego? Ty sobie chyba jaja robisz, nie? Z tego. A mówi, no nie. Ja mówię, ale to o co ci chodzi? Dlaczego tak mówisz, nie? A on mówi, ty.
A czy ty teraz pracujesz, nie? Mówi, fizycznie, młotkiem. Ja mówię, no nie, mówię, no dokładnie, mówi, bo musiałeś zatrudnić ludzi. I tak jak kiedyś mi powiedział jeden taki mój właśnie też znajomy, mówi, jeżeli będziesz pracował sam, to ty nigdy nie zarobisz pieniędzy. Ty musisz mieć ludzi, którzy będą pracować, bo to oni mają ci zarobić pieniądze, a nie to, że ty sam będziesz. No i to jest prawda. I to jest tak, to ja nie powiem, bo jeżeli pracuje się samemu, to faktycznie można zarobić tam, bo to bezpośrednio do ciebie pieniądze idą, ale ty wykonujesz tylko jedną pracę. Tak. A ja mam na przykład teraz cztery budowy w tym samym czasie, które mi idą. I a to tak jest, byś miał jedną. A tak bym miał jedną, bo bym był sam, nie? Także horyzonty się otwierają. To poczekaj, w którym roku obciąłeś palce na pile? To Wiktoria ile miała? Ona miała za 2 latka. Jak? Ona jeszcze nie chodziła, Marku. Przecież ja pamiętam, jak ja do ciebie przyjechałam do szpitala, to sąsiadka nasza została z nią i ona jeszcze leżała. Ona jeszcze nie chodziła nic. Ona jeszcze roczku nie miała. No to z 7 lat temu. No. I Marek, słuchajcie, miał operację w piątek, bo to się w piątek stało. Tak, a we wtorek już poszedłem do pracy, nie? Chyba. W poniedziałek ty już byłeś w pracy. No. I to pamiętam, wtedy miałem taki wielki... W sobotę wielki Marka wypisali ze szpitala, bo powiedzieli, że jeżeli nie chce już... Bo to był bardzo drogi hotel. O Boże. Że jeżeli nie chce już zostać w domu, że ma opiekę w domu, no to może już właśnie ten... Już w niedzielę już pamiętam, że po ciebie przyjechałam. I w poniedziałek ty już zasuwałeś z takim się serem. To taka była gąbka, słuchajcie. Z takimi dziurami, że to musiało być cały czas ten... Bo Marek tak, jeden palec ma obcięty. Także paznokieć miał nie wyrosnąć, ale tam jakiś, jak to mój braciak mówi? Szpotawy palec. No. A drugi palec, ten, to ja obciąłem paliczek i mam zaślubowany i nie mogę go zginać akurat. Więc ta ręka taka jest troszeczkę niewładna, bo... Ale się nauczyłem władać nią. Bardzo dobrze. No, także nie ma problemu. Czyli Marku, bo ja pamiętam, że jeszcze po obcięciu palca ty jeszcze pracowałeś. Tak. Tam z nim, z dwoma chyba pakami, czy tam z jednym. I później kiedy to tak było, że ci się rozkręciło, że miałeś już, doszedłeś do paru ekip? Myślisz, że... Pięć lat temu gdzieś tak. Pięć lat temu. No. I to pamiętam, przecież się tak rozkręciło, że mi doszło do 17 osób pracujących, nie? Mm-hmm. Także już tam fajnie się to wszystko kręciło, no i tak się fajnie to wszystko kręciło praktycznie do kiedy? Do pandemii, nie? Mm-hmm. Później pandemia przyszła i musiałem ukrócić w ogóle ekipy, bo nagle budownictwo się zatrzymało i było coś takiego, że no my mieliśmy tam, ja miałem kontrakty podpisywane na kilka domów, ale to wszystko było w takim stanie, że my nie mogliśmy z moimi chłopakami wejść. Bo na przykład, że tylko mogą hydraulicy wejść, albo że tylko elektrycy. A, że mogły tylko na przykład jedne ekipy wchodzić. Tak. Musieliście się zmieniać. Tak. Że nie tak jak normalnie jest, że na przykład jest hydraulik, elektryk, że robią, dokładnie. I na przykład stolarz, tak? Bo tu jest tak, że jest dany fach, że na przykład hydraulik to jest hydraulik, a nie to, że hydraulik robi w międzyczasie elektrykę i płytki kładzie, nie? Tylko, po prostu jak fachowiec, to tak. Tylko fachowiec od tego jednego. Od jednych rzeczy. No właśnie, Marku, a ty jesteś w końcu kim? Ja jestem taki żuczeką. Nie, no bo też dużo z was się pytało, no to w końcu co Marek tak naprawdę ja, robi? Co ja robię? Ja robię stolarkę wykończeniową, tak. I to jest mój taki główny fach, ale też zdarza się, że... Czyli zdarza się też, że ja robię na przykład cały tam apartament albo coś takiego, że mam, tylko że nie to, że ja sam robię, tylko biorę po prostu ludzi podwykonawców. Ale takim moim głównym takim... Specjalizacją to jest właśnie stolarka wykończeniowa, no. Tak.
Tak. Meble, wszystko Marek Wam zrobi. I przede wszystkim tu w Stanach, jak Marek zaczynał, tak, to były bardzo modne. Teraz już troszeczkę odchodzą od tego, ale jeszcze też ludzie chcą mieć te listwy takie właśnie przysufitowe, no, przypodłogowe, takie grube, ozdobne, sufity piękne. Marek, jak mi pokazywał kiedyś to były bardziej ozdobne. Teraz to tak, takie teraz, proste deski. Teraz, tak, teraz to jest bardziej takie na współczesne tak, robione. Modernistyczne, nowoczesne. Jest to inne, ale też ciekawe, nie? Jak właśnie nie widzieliście jeszcze Marka Instagrama, to Was odsyłamy, bo tam możecie zobaczyć, co Marek właśnie robi. Bo tam czym się zajmujemy. Pokazuje właśnie zdjęcia. I już, kochani, kończąc tą Marka historię żółtej ciżemki. Już wiecie dokładnie, co Marek robi, jak to się zaczęło, jak to teraz... No Marku, a teraz na dzień dzisiejszy jak Ci idzie? Jak widzieliście we vlogach. Idzie dobrze, nie mogę narzekać. Nie mogę narzekać, bo kręci się to wszystko, ale to tak jak każdy, nie? To trzeba się piąć, prawda? A no właśnie, ja wiem, co jeszcze chciałam powiedzieć, że no bo teraz ktoś może sobie, wiecie, to wszystko poskładać do całości i teraz ktoś powie, no to teraz Marek jest szefem, to Marek mało co robi, pracuje, albo w ogóle nie pracuje. No a właśnie tutaj musimy to podkreślić, że teraz Marek, powiem Wam szczerze, że tak jak on pracował jeszcze kiedyś fizycznie, to miałam więcej Marka w domu niż go mam teraz. Bo teraz oczywiście Marek ma dużo więcej spotkań, musi się najeździć, tak jak widzieliście. Do tego jeszcze siedzi w ofisie bardzo dużo. No teraz jest godzina, która jest wpół do 11 w nocy prawie, nie? Wpół do 11, a przed nagrywaniem tego filmiku, jeszcze co Marek kończył pracę. To jeszcze pracowałem, nie? Tak. Także nie to, że. Bo to tak jest, każdemu się wydaje, że o, jak ma firmę, to nic nie robi, tylko siedzi w domu i przed tak telewizorem i liczy pieniądze. Tak. Dokładnie, a to jest zupełnie inaczej. Mając własną firmę, pracuje się jeszcze 3 razy tyle, bo praca nie kończy się o godzinie 4:30 czy tam 5:00, tylko ona trwa aż się skończy. No. Są tego plusy oczywiście, no bo ja nie jestem zależny od nikogo, ale ja nie jestem z takich ludzi, którzy by, dzisiaj sobie pośpię do 12 czy tam do 11. Nie, u mnie się dzień zaczyna o godzinie 6 rano i czasami nawet i wcześniej, tak jak jutro na przykład, zacznę się wcześniej, bo muszę zasuwać aż do Naples. A ile masz do Naples, może powiem? 2 godziny. I Marek chce Wam nagrać vloga. Drogi, i tego, bo tam będziemy też robić właśnie dom. I tak to wygląda. No. Też mamy tutaj w ofisie taką fajną tablicę. No nie pokażemy Wam ją z wiadomych celów, bo tutaj są, wiecie, imiona i w ogóle nie chcemy tego Wam pokazywać, no już bez przesady. Ale też tu Marek ma cały po prostu grafik i on to zawsze pod koniec tygodnia wszystko zmazuje i na nowo wrzuca, która ekipa jedzie na który dom. I to też widzicie, Marek musi być i logistycznie to wszystko rozpracować. No oczywiście oprócz tego, że tam Marek, prawda, sobie liczy te wszystkie wyliczenia, robi planów i tego wszystkiego. Też ktoś się kiedyś zapytał, czy sam robisz na przykład rozliczenia firm i tego wszystkiego, ale nie, no my mamy nie, księgową. Mam księgową, która się tym zajmuje, no bo to nie jesteś, człowiek nie jest w stanie tego robić. I ja mam tą księgową, której ufam, bo ja już rozliczam się u niej od kiedy przyjechałem na Florydę, nie? Także 20 lat. Ja już nawet jeszcze wcześniej, jeszcze w Chicago, bo ona w ogóle z Chicago jest, to jeszcze w Chicago się u niej rozliczałem, także ona pracowała wtedy dla firmy, pamiętam, a też później tak, a później do mnie zadzwoniła, mówi: słuchaj, bo ja już odeszłam z tej firmy, jakbyś chciał, to możesz się dalej u mnie rozliczać, bo ona sobie zrobiła to CPA, czy nie wiem jak to się nazywa, i normalnie ona mi tam prowadzi całą księgowość i wszystko. Także jest to fajne.
Też nie możemy Wam powiedzieć, czy mamy porównanie na przykład, bo też bardzo się często pytacie, czy na przykład łatwiej jest prowadzić firmę tu w Stanach, czy w Polsce. Bo nie wiem, nie prowadziłem nigdy firmy w Polsce. Ja też więc nie wiem, nie wiem jak to jest. Na pewno wydaje mi się, że tu jest łatwiej, bo nie jest to takie... Tutaj ludzie pomagają. Tutaj nie jest tak, że o, jemu się dobrze tego, to mu zaraz weźmiemy, podstawimy nogę i, i tak będzie. Nie, to jest zupełnie... To jest najważniejsze, żebyście płacili podatki. Dokładnie. Jak płacicie podatki, to jesteście w porządku i nikt wam nic złego nie zrobi. Tak? Nie, jeżeli wy jesteście w porządku, to wszyscy też będą w porządku. A jak zaczniecie kombinować i ten, no to... Prawda... Kombinatorstwo i to ma bardzo krótkie nóżki i prędzej czy później no to będzie... ktoś dowie. Dokładnie, będzie wtopa, nie? Ale... A jeszcze Marku, powiedz tak na koniec, bo też było dużo o to pytań. Z kim Ci się najlepiej współpracuje jako pracownicy, bo masz doświadczenie, że trochę miałeś tych narodowości u siebie w firmie. Miałem i najlepiej mi się współpracuje z Latynosami, bo oni są spragnieni pracy. Amerykanie znowu chcą... Mogę coś ci się wtrącić, bo fajną taką Marek mi kiedyś historię opowiedział właśnie a propos właśnie Latynosów, że tak jak u Marka na przykład, chłopaki, to jak ten pistolet, wiecie, do gwoździ chodzi, to jest... A jak na przykład są gdzieś, czy Amerykanie, czy inni, inaczej Polacy też są szybcy, to nie można powiedzieć, bo ty też przecież jesteś Polak i też super robisz, tak? Ale chodzi mi, że tam Marek gdzieś był w jakiejś grupie i właśnie tak widział takie porównanie, a tam ci było takie tutu, 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 tutu. Nie, no to jest, oni, ci moi chłopaki, no to oni są już długo ze mną pracują i no jest, nie wiem jak to powiedzieć, ale mówię, Amerykanów miałem, nie chcę, bo oni chcą dużo pieniędzy, ale mało... Umieją. Nie to, że mało umieją, tylko mało z siebie dają. No tak. Wiesz, a chcą nie wiadomo ile. Z Polakami też pracowałem, dobrze się pracuje, ale Polak jak to Polak. Nie będę dalej tego kończył, sami się domyślcie. No a z jakimi tam jeszcze? Jeszcze z Brazylii chyba też miałeś? Nie miałem z Brazylii. Ale miałeś z jakiejś innej narodowości? Z Brazylii to oni są specyficzni, oni to sami... Ja nie wiem, to jest taki naród, taka narodowość. Ja nie wiem, to jest wiesz co, oni we własnym sosie, oni dobrze się czują, no, a jak już ktoś inny, to jest potential, wiesz, kurde, threat, nie? Potencjalne zagrożenie i nie jest to. A mówię, tu jest tak, że mi się dobrze pracuje z tymi właśnie, kurde, Latynosami, bo nie ma czegoś takiego, że ludzie są lojalni w Ameryce. Mhm. Tutaj jest tak, że jeżeli ktoś by przyszedł i powiedział, ty, weź go, olej, chodź do mnie, ja ci dam $2 więcej. Mhm. Bez mrugnięcia oka po prostu pyk i już on idzie gdzie indziej. Nie ma takiej lojalności, nie? Mhm. Z tym trzeba się z tym liczyć, nie? No i tak to jest, tak jak każdy pracodawca ma swoich dobrych ludzi, których nie chce stracić i ma takich, których, no, który no, odejdzie, no, no to odejdzie, to będzie następny, nie? Na jego miejsce. Mm-hmm. Także tak to wygląda. Ja to się czasami wkurzam i to i tamto, ale co zrobię? No nic nie zrobię, nie? Każdy jest człowiekiem. Mm-hmm. No. A Marek jest bardzo dobrym szefem, uwierzcie mi na słowo, tak jak widzę go z boku. To co mogę powiedzieć, to naprawdę, tak jak też słyszę Marka różne opowieści z pracy, jak ktoś kogoś potraktował, to naprawdę uwierzcie mi, że Marek jest naprawdę dobrym szefem i każdemu takiego szefa życzę. Słuchajcie, już tak na koniec, my się z Wami już teraz żegnamy. Jak macie do Marka jakieś pytania a propos firmy w ogóle, no to
zadawajcie je na dole. Marek albo będzie ze mną odpisywał, albo je też dodamy do filmu, w którym oto właśnie Marek będzie odpowiadał na wasze pytania. Tych pytań jest trochę. Jest? O, jest. Jest dużo, bo to pod paru filmami się naprawdę uzbierało, więc ja będę miała co robić, będę musiała wyszukiwać też tych pytań i po prostu ci je następnym razem zadawać. No, więc bardzo się cieszę, że podobają wam się filmy z moim mężem, z moim Markiem, że tak samo jak ja bardzo go lubicie i ja się bardzo cieszę. Bo ja mam mniej pracy, słuchajcie, wtedy jak Marek cały film nagra, to ja sobie tylko później najprzyjemniejsze to, co lubię najbardziej, czyli składanie i montaż tego. No dobrze, my się już teraz z wami żegnamy. I co, widzimy się, Mareczku, chyba w twoim vlogu teraz. No nie wiem, no. Chyba tak mam zaplanowane, wiesz. Chyba, że jeszcze jak w międzyczasie jakiś make-up nagram. A może? No. Raz tylko mnie malowałeś. Nie, to nie, to nie wystarczy. Ja teraz planuję, żeby synek mnie pomalował. Co za dużo? Może być ciekawie. No dobra, kochani, to co, buziaki.